Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w na tym kanale, a pierwszym materiale Zagrajmy w Sifu. Witam się z wami teraz, wybierając poziom trudności, bo nie mam bladego pojęcia jak ta gra się zaczyna. Dopiero ją pobrałem, dopiero ją włączyłem, ale bardzo mi się spodobała, bo, i tutaj cytuję Kłaza, jest to połączenie Soulsów, Rogalika oraz Sekiro. Tak więc pomyślałem sobie, YOLO, czemu by nie spróbować? Więc lecimy i myślę, że na Adepcie. Klasyczna wersja rozgrywki, przeznaczona dla graczy, jest na oryginalnym poziomie trudności. To jest poziom łatwy, czyli taki, który mnie nie interesuje. I wyższy, przeznaczony dla doświadczonych, którzy oczekują jeszcze bardziej ambitnych wyzwań. Kto wie, może kiedyś pojawi się seria Sifu na Mistrz Sifu, who knows. Na razie adept, czyli normal. A nie, dobra, okej, okay, jednak jest normalnie menu, ale no, jak już tak powitałem na tamte menu, to niech będzie. O właśnie, tu muszę od razu zobaczyć. Prędkość kamery, wygładzenie, to siła wibracji. Okej, okay, wyświetlanie. Kontrast nie, to nie. Okej. Okay. Tryb wyświetlania, sync, V-sync, nie musi być. Dźwięk, to chcę od razu. Efekty dźwiękowe, dialogi na full, ale oczywiście efekty dźwiękowe na 6, muzykę na 5, ale dialogi mają być jak najwyższe. Efekty dźwiękowe poproszę, wyjście też, język, no co jaki jest, to dałem. Pokaż mi o przezroczystość. Dobra, 0 to jest takie. To dajmy 20%, myślę. Domyślnie. Dobra, nie chcę słabości. Bo nie chcę takiego paska, ale widzę, że jak będzie na 0, to może troszeczkę. Chociaż nie, dobra. Okej. Okay. Powinno być spoko. Dobra. Parowanie garda na lewym bumperze. Skupienie. To pewnie coś mi wytłumaczy gra. Powalenie, rzut. O, rzut bronią. Okej. Okay. Lekki atak, mocny atak, podniesienie broni. Okej. Wciskam, jak przytrzymam, to atakuję przewróconego typa, spoko. Na A przeskakuję albo wchodzę w interakcję. Tutaj walczę, tutaj kamerę wykorzystuję. Opcje dialogowe, tryb foto. Dobra. Okej. Okay. Szybkie ogarnięcie tego. Kontrolek, tak więc rozpocznijmy grę. Aha, widziałem już w tle jakiś. O, nawet nie tak bardzo w tle, ale są jakieś ninjasy. Bo i to już? Okej. Okay. Czekaj, to jest? Nie, to nie jest główny bohater, dobra. What the? Mi się wydaje przynajmniej. To chyba nie jest właśnie tytułowo. Who wants to go first? Leave him to me. A kurde, myślałem, że sparuje. Poszło. No, to teraz? O kurde, jak jej nie zauważyłem? Dobra, ale widać, parowanie jak w Sekiro. Oła! Ale dobra, widzę, na parowaniu głównie się to będzie opierało. Cyk, gong w kaczan. Jaka seria! Dobra, chyba skupienie mi się nadawało jeden pasek, tak mi się wydaje. Dobra, ale nie, serio, kto to jest? Bo to nie jest Sifu. Nie wiem, czy ten bohater tak się nazywa, ale to nie jest ten bohater. Tu... Kurde, serio, wjechałem akurat w kamerę. Myślałem,
Don't be so arrogant. Okej. Okay. To jest ktoś z ekipy ziomka, którym teraz steruję. Oh. Serio? Tak o rozwalił takiego grubasa? Szacun. Pytanie, czy ten gościu nie będzie aby naszym celem na przykład. Ja wiem tyle o fabule, że ojciec, czy tam przybrany ojciec głównego bohatera, zostaje zabity przez kogoś i on niczym w Kill Billu leci po prostu po zemstę. Przytrzymaj trigger, aby pędzić. A, czyli po prostu biec, mówiąc krótko. Ja nie mam dlatego pojęcia, o co chodzi teraz, nie? Też poza tym, że główny bohater może ten. Jest dzięki medalionowi, który ma przy sobie, jest w pewnym sensie nieśmiertelny. Znaczy, dobra. Nie tyle nieśmiertelny, w sensie da się go zabić, ale no, ma kilka szans, zanim faktycznie zostanie zabity. O, ładnie! Ha! Dobrze! Gleba. Okej. Okay. To poszło gładko. Aha, to jest tak do wykorzystania w trakcie walki. Spoko. Tutaj możemy wyjść. A nie, dobra, to jest też w trakcie walki. Okej. Okay. Czekaj, gdzie było łapanie? Muszę zobaczyć. Rzut bronią. A nie ma łapania broni. Okej. Okay. Cios pięścią w krocze. O kurde. Jakie kombinacje tu są jeszcze? Szpon z obrotem? Co to jest szpon z obrotem? Czekaj. No. Okej, okay, widzę, że najbardziej da się ciekawe kombinacje ciosów wykonywać. Okej, okay, mamy tam kogoś. Muzyczka totalnie poważna. Yang! How dare you set foot in here again? You should never come back. I'm here to finish what I started. Get him! To jest myślę chyba coś, co ta postać, którą akurat steruje, na pewno by powiedziała. Ale nie widać, że nie, na pewno nie gramy jak, właśnie jako Sifo, no bo nie, nawet życia nie mamy swojego. Mamy tylko jakby posturę naszą, właśnie jak w Sekiro. Ale mogę ich łoić dowoli. Uuu, pytanie, czy gość ci podniesie po tym. No, dawaj ziomek. Okej. Okay. No jelo. Soczyście. Bardzo soczyście. Wskoczył w pierdol. O, tutaj chyba w Mahjonga grali, tak mi się wydaje. Dobra, no raczej tu nie ma jakichś takich typowych sekretów. Jeszcze. O, kolejne. Trupy widzę. Where is he? Aha, rozumiem, że pokazał mi tam. Okej. Okay. Czyli jakby co teraz? My chcemy... postać, którą ja teraz steruję, no ja mam powiedzieć, jak ona się nazywa. Chyba Yang ktoś do niego powiedział. Tak mi się wydaje. Albo on powiedział do tamtego typa sklepu? Dobra, załóżmy, że nazywa się Yang. Albo, dobra, nie, bo dla mnie to jest po prostu... ziomek S od Stranger. Dobra, czy nasz kolega S, tak lepiej jego mordę pokażę. Nasz kolega S przyszedł tylko teraz po co? On chce się też na kimś zemścić, czy może on ten amulet zdobyć? Stop. Z jakim słagiem on w ogóle tego unikał? Yeah. Of course.
Yang, dobra, czy jednak dobrze. Dobrze. You've gotten slow, Sifu. Oh. Okay. You know why I'm here, don't you? Just step aside. You were a mistake. I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. Okay. Ej, czekaj, a czy Sifu to nie był jakiś ten? Oj! Czy Sifu to nie był jakiś ten? Termin... No, wstawaj. To nie był jakiś termin na nauczyciela? Tak mi się wydaje. Czekaj, co to jest to? A, dobra, fokus, to jest ten fokus chyba. Aha, okej. Okay. No chyba, chyba mu równowagę miało podbić, tak mi się wydaje. Muzyczka gra fajna. Dobra, zaraz przejawimy obronę właśnie Sifu. Albo raczej ziomka, który... Który był chyba nauczycielem tego Yanga. No. O! A kurde, nie ma! I on go wyjebał przez te drzwi. Jak to drzwi rozjebał w ogóle, kurde! Z jaką siłą go miotnął? When I look into your eyes, I see nothing but a frightened, angry child. No i zostałem w cymbał prosto, kurde. Ty w ogóle życie zregenerował, co jest najlepsze. Kurde. Chciałem ten cios na powalony spróbować. Dobra. Oho, i jest nasz bohater. Show yourself. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że jako dziewczyna też będzie można grać. Chłopak, dziewczyna. Nie no, myślę, że jako chłopak zagramy. Po prostu już często widziałem zwiastuny właśnie jako z chłopem, jako właśnie bohaterem. Ale jako dziewczyna. Chociaż nie, dobra, wybiorę pewnie teraz, to nie ma potem szans na zmianę. Kto wie. Dobra. Gram jako chłop. Serio? Co teraz? Okej, jestem cały medalion. Co to tam jest? Nie wiem, wygląda jak medalion. Ale jakby... Czemu my go mamy? W sensie my go zabraliśmy i on go nie znalazł? Czy co?
Ładny przeskok. Botanik. Odbicie parowania. Okej. Zabójstwo Fajar? Co? Co się... Zabójstwo Fajar, czy tutaj po prostu tutaj KO, tak? Homa Lage. Wojownik. Okej, okay, w dół i tutaj... Kurwa! No! Ej, chcesz... A, czekaj, przytrzymaj. O, dobra. Ty gnoju! Kurde, się tam się nauczyć w grze. No i poszła rączka. Dobrze rozpoznawać. Chociaż nie wiem, czemu on mu tej lagi po prostu nie wyciągnął i ten. Artystka. Cios dłonią. Dobra. Ha, dobra! O, jedny to będzie niezła gra, naprawdę. Dobra, czekaj. No. Dobra, bo ona zaczyna górą, a potem leci dołem. Ej, to jest naprawdę fajnie pokazane. Fajnie pokazane. Bohater trenuje ciosy, a my jeszcze trenujemy walkę nim. See you. Kurde. Za wolno. Ale! Prosto po pysku. Kurde, zaś to samo. Dobra, widziałem czerwony atak, czyli też będą oczywiście ataki nieblokowalne. Myślę, że to jest zabójstwo, po prostu ich ogłusza. Tylko jak Batman. Gdyby chciał zabić, to by tę broń złapał, po czym rzucił w głowę. I to skorpion. Przywódca, przepraszam. Aha, czekaj, chyba to znaczy cele! No, to ma sobie trochę więcej sensu. O Jezu! Ała! No ja bym nie chciał tak oberwać. No, oczywiście, że jebanie z nich to. No. Dobrze. Nice. Bardzo ładna prezentacja. Ale kurde, chyba znalazłem właśnie początek do intra. Obecnie. Ale ile czasu minęło? Póki co rozegrałem prolog. Oj, proszę, dalej jesteśmy w tej szkole. Drzewko umiejętności. Ej, to jest dość fane. Okej, 20 lat mamy. Okej, czyli na oko minęło około 10, jak nie 15 lat. Dobra, drzewko umiejętności. Aha, to tak po prostu wybieram. Dobra, jest exp, no ale expa nie mam. Zobaczmy, odblokuj na stałe. Uuu, no tak, bo to jest rogalik, no to logika. Że jakby przegram, no to wszystkie skille idą się hendożyć. Czyli co, wykupuję na przykład to za 500, a żeby odblokować na stałe, to muszę jeszcze kolejne, coś muszę kolejne 5 razy to wykupić, czy po prostu muszę to użyć 5 razy? Mam nadzieję, że to drugie. Dobra, 2, 4, 5 tych takich... monet, jakby, w sensie, nie wiem co to jest, nie znam się na chińskiej biżuterii, więc nie mogę stwierdzić z pewnością co to jest, ale mamy 5 tych,
takich koralików, powiedzmy, i 5 szans w danej misji. Jak się spojrzał Skanta na mnie, stary, co ja ci zrobiłem? Jeszcze nic, spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Fire Botanik. To on poderżnął mi gardło tamtej nocy. Jest pierwszy na mojej liście. Pracuje dla gangu jako botanik i nigdy nie opuszcza tamtego magazynu. Maczeta? Wąs? Kto? Okej. I to jest ta tablica, tak? Tak jest. Okej, widzę sporo śladów tu będzie. O, jeszcze jakieś klucze dodatkowo? Dobra, czekaj. Pracuję dla gangu. I tutaj jeszcze. Skłoty. Kiedyś była tutaj dzielnica przemysłowa, gdy skończyła się praca, wszyscy się wynieśli, teraz okolice opanowały gangi i nikt się tu nie zapuszcza. No dobra. Tu. Tu jest przywódca, czyli nim się zajmiemy później. Artystka. Ona była chyba jako druga na treningu. Nie, Sean wojownie był jako drugi. Dobra. Ale nie, no nie ma co patrzeć na razie, dopóki ten... Ale zobaczmy to. Wisiorek. Po każdej śmierci zwiększa się licznik śmierci wisiorka. Potem, gdy powstajesz z martwych, starzejesz się o taką samą liczbę lat. Z biegiem lat wisiorek stopniowo traci moc, a następnie monety się rozpadają. Dobra, to są po prostu monety. Zwykłe. Gdy rozpadną się wszystkie, nie będziesz już mógł ożyć, a następna śmierć będzie permanentna. Czy tam po prostu skończę grę właściwie, no. Postawa. Symbolizuje twą umiejętność o walki i obrony. Na postawę wpływa każdy cios, który otrzymujesz. Jeśli otrzymasz zbyt wiele, twoja postawa zostanie złamana, co na krótki czas narazi cię na ataki. Odbijanie i parowanie pozwala uniknąć złamania postawy. Uchylanie się przed atakami regeneruje niewielką wartość postawy. Czytaj postury. Prędzej to będę wykorzystywał. Możesz złamać posturę przeciwnika, atakując i odbijając, / parując jego ataki. Kiedy postura przeciwnika zostanie złamana, możesz go powalić. Okej. Koniec gry bądź się poddaj. Po zakończeniu gry lub poddaniu się możesz wybrać dowolny poziom spośród już odblokowanych. Rozpocznij poziom w najmłodszym wieku, w jakim udało ci się do niego dotrzeć. Umiejętności i ulepszenia odblokowane w poprzednich podejściach zostaną utracone, ale zachowasz wszystkie przedmioty i informacje na tablicy poszlak, a także umiejętności odblokowane na stałe. Aha, dobra, czyli tak to będzie działało. Dobra. Expa otrzymujesz za pokonywanie przeciwników. Za niego możesz kupować umiejętności w swoim bieżącym podejściu. Po kupieniu umiejętności możesz ją utrwalić, by była odblokowana we wszystkich podejściach. Okej, dobra, czyli tak jak sądziłem. Kupuję i muszę 5 razy wykorzystać umiejętność, żeby ją utrwalić i wtedy jest dostępna na stałe. Ataki specjalne. Ataki otwierające gardę bardzo skutecznie uszkadzają posturę. Zawsze staraj się przed nimi uchylać. Są sygnalizowane przez świecące kończyny przeciwników. Czyli po prostu świeci na czerwono, unikaj. Rzutów nie można zablokować ani odbić. Możesz tylko się przed nimi uchylać. Okej, są sygnalizowane przez świecące kończyny i okrąg. Dobra. I to. Kara, ogłuszenie, oszołomienie. Za niektóre ataki można karać dzięki odpowiedniej obronie. Odbiciu lub uchyleniu się. Odbicie. Atak zostanie sparowany, a wróg stanie się podatny na kontrę lub rzut. Uchylenie. Czas zostaje spowolniony do końca trwania ataku. Dowolny cios wykonany na przeciwniku w tym okienku czasowym spowoduje ogłuszenie. Ogłuszeni przeciwnicy nie mogą się bronić przed twoimi atakami i rzutami. Po ogłuszeniu kilka razy z rzędu mogą zostać oszołomieni. Nie mogą wtedy się bronić przez kilka sekund. Okej. Dobra, mamy tablicę. Tutaj był wcześniej ten, ale teraz mamy tylko takie kadzidełko. Ale i patrzcie, też obrazek jest inny. Jest mistrz, czy tam ojciec tego naszego ziomeczka. Dobra, tutaj jeszcze coś mamy. Okej, strój. Zemsta. Zabij Yanga. Oszczędź Yanga. Okej. W sumie zobaczymy. Zobaczymy, czy go oszczędzimy, czy nie. W sensie zobaczymy, jak to się finalnie zakończy. Bo to jest, widzę na razie, jedyna opcja z tego, co widzę. Tutaj. Garnitur. Właśnie ma też edycję deluxe, więc... Ma też dodatkowe stroje. Ale nie, no myślę, że zostawiłem sobie ten domyślny strój.
Tradycyjny strój twojej szkoły kung fu. Zobacz, to jest szafa. A to... To wiem, że służy do ćwiczeń. Okej, okay. Wolny trening. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, za to raczej nie dostanę niczego konkretnego, więc to sobie na razie odpuścimy. Dobra, tu jeszcze mogę coś zrobić. Aha, dobra. Po prostu. Zebrałem tego. On nawet jest tam na boku. Jest taka teczka otwarta. Jest kolejno botanista, wojownik, artystka, CEO i przywódca. Pewnie kolejne jak pokonamy, to będą się wykreślały te imiona. Czy tam właściwie te ksywki. No tych trzech przynajmniej, bo dwie ostatnie no to są konkretne... konkretne te... stanowiska. Dobra, myślę, że to na razie będzie na tyle. Bo to jest ten. To jest tylko i wyłącznie prolog. To myślę, taki odcinek prologowy będzie bardzo fajny. Prolog ukończony. Postać poznana, powiedzmy. Ale to jest naprawdę fajny wyraz szacunku, że w miejscu, gdzie zginął ojciec naszego bohatera, zasadzili sobie drzewko. To jest naprawdę fajne. Okej, okay, skupiony. A dobra, właśnie zobaczcie te ataki. Atak skupiony. Gołe ręce i pałki, broń sieczna. Tutaj sierpowy z kopniakiem. Naładowany cios pięścią. No tego... To nieładowanie trochę trwa. Skupienie. Uuu, złapanie broni! O, to może być naprawdę dobre. Praktycznie kontra na przeciwnika. No i dobra, to jest chyba pierwsze, jakie wykupię, tak mi się wydaje. Anulowanie odepchnięcia. Okej. Okay. Kontra z ziemi. Żeby podciąć, dobra. Mistrzowskie wykorzystanie otoczenia. Skupione dwie dłonie. Okej, okay, to i to. To wykorzystało też Yang. Czy raczej mógł wykorzystać. Szpon z obrotem. Szybki cios unikający, po którym stajesz tyłem do przeciwnika. Ciosy podążają. O, nice. Okej. Okay. Ja, widzicie? Nium. On szybciej niż jego... On szybciej kucnął niż on tą pięść do przodu dał. Pionowe ciosy. Odwrócony rzut. Kontra sierpem. Czyli pokażę to jeszcze raz. Okej, okay, to jest ciekawe. Cios podążający z kopniakiem. Sorry. Cios pięścią w krocze. Okej. Okay. Nie sądziłem, że będziemy też mieli jakieś obiekty broni. Deszcz. Nice. Ej, teraz kurde, nie wiem, czy wziąć złapanie broni, czy ten deszcz ciosów. Bo jedno i drugie jest spoko. Kopnięcie z ślizgu i mistrzowskie władanie bronią. Używaj broni do czasu, aż ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Też może być dobre. No, tego w sumie pytanie, kiedy my zdołamy zdobyć jakąś broń. Dobra, ale to zobaczymy potem. Dobra, umiejętności sprawdzone, prolog ukończony. Ja już trochę pogadałem, tak więc dobrze, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Sifu. W którym zabierzemy się za pierwszą misję fabularną. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!